Cześć, teraz Wafeldon znowu w Cyberpunku. Dzisiaj rozpoczynamy epilog z panem, czyli będziemy atakować Arasaka Tower. Wiesz, która godzina? Dobra, sorry, że budziłem. Idziemy atakować Arasaka Tower, tak? Żeby mnie przeprosić za przerwanie błogiego snu? Muszę coś dzisiaj zrobić. Będzie dość ryzykownie. Bardzo. Ale muszę... No, Johnny, widać, zawiódł się nami. Porozmawiajmy na żywo. Gdzie jesteś? W mieście? Tak. A gdzie będziesz w sumie? I czekaj. Jadę do ciebie. Nie rozumiesz. Nie mogę już czekać. To ma związek z tym, o czym mówiłeś, prawda? Tak. No to jedno ci powiem. Zawsze jest jakieś wyjście. Wiesz, co teraz zrobisz? Tu wyjścia nie ma. Oddechów, niestety. I wtedy do mnie zadzwonisz. Wiesz czemu? Bo jestem tutaj dla ciebie. Ale... Bez dyskusji. Nie. Ostatnie głupie to zrobiliśmy, bo najpierw zadzwoniliśmy. Może to i lepiej, bo jeszcze powiedziałbyś za dużo. I ona czeka na nasz telefon, a potem się zastrzeliliśmy. Ja nie miałem tej możliwości. Trochę tak głupie. Mogę przyjąć ofertę Arasaki albo mieć wszystkich innych na sumieniu, będę miał wszystkich innych na sumieniu. Chcę prosić pana o pomoc. Na pewno. Od tej decyzji nie ma odwrotu. Zażyję mega blokery, tak, robię to z nomadami. Spróbuję z pana. Jest taka jak ja. Ufam mi bardziej niż tym twoim cynglom do wynajęcia. Twój wybór. To może być moja ostatnia akcja. Jeśli się nie powiedzie. On ledwo stoi na nogach. Chcę być świadomy. Ostatnio też mówisz, że chcę być świadomy. On ciągle chce być świadomy. Do zobaczenia w Mikoshi. Jeżeli się tam dostaniemy w ogóle. No i uciek, jak ostatnio. No to zostałem sam. Stanie zadzwonić do Hanako? Po co? Taka nagła zmiana decyzji. Nie, do pana lecimy. Już? Już. Bardzo mnie to cieszy. A teraz mów. Muszę się dostać do Arasaka Tower. Teraz. Ale to rozmowa na... Mówię serio. To nie jest rozmowa na telefon. Jeśli czegoś zaraz nie zrobię, umrę. Zwolnij, zwolnij, po kolei. Dlaczego Arasaka Tower? To ich technologia. Pod wieżą znajduje się punkt dostępu do cyfrowego... Nie wiem, jak to opisać. Więzienia dusz. Więzienie dusz? Wiedziałem, że to nie jest rozmowa na telefon. Mikoshi. Tak nazywają to miejsce. I tylko tam mogę rozdzielić się z Johnem. Inaczej pomnie. I tu wykorzystamy Alt Cunningham w końcu. Dla jasności. Dzwonisz z nienacka w środku nocy, żebym pomogła ci się dostać do Arasaka Tower, bo inaczej umrzesz? Dokładnie. Tak. Co w tym dziwnego? A to wygląda. Okej. Okay. Okej. Okay. Przyjeżdżasz i tyle. W klinice Wiktora. Tego Reapera? Dobra, wiem, gdzie to jest. Wstrzymasz się jeszcze z tym umieraniem? Spróbuj. Maybe. Dobrze, nie ruszaj się stamtąd. Ciekawe, czy teraz tarot od Misty będzie taki sam jak ostatnio. Wcześniej było diabeł i coś tam, brak kontroli i tak dalej, chaos. Coś takiego. Ciekawe, co teraz. Strata i tak dalej, nie? Głupiec? Głupiec. Wiadomo. Drugie to... Mag. Tego nie było chyba. Człowiek o dużym talencie. Ktoś bardzo charyzmatyczny. Johnny. Za nałogów zaburzeń psychicznych definitywnie Johnny. Tak, to jest to samo. Kochankowie. Tego nie było. Coś, co nie przyprawia o dreszcze. Równowaga, przyjaźń, miłość. Aha. Chyba o czymś mi nie mówiłeś. Co? Czemu? Masz jakieś dziwne spojrzenie. Wszystko w porządku. No dobrze, a Johnny? Księżyc. Księżyc. To chyba nie tak źle. Brak kontroli i tak dalej. Nie wiem, Vi. To jest to? Czekaj, będę skipował. Księżyc. Tajemnica. A, księżyc to była tajemnica, właśnie. Nie wiadomo co z Johnem, a u nas tylko jedna się karta zmienia i tyle. To chyba po ciebie. A może to się będzie zmieniać, jak będziemy edukować różne zakończenia i tak dalej? Nie wiem. Wystraszyłeś mnie, wiesz? No, jakby nic dziwnego.
Nie myślałem, że coś cię może wystraszyć. Hej. Zajmiemy się tobą, dobrze? Chodź. Czekają na nas w obozie. Dla jednego gościa idą na wojnę za Rasako. Wygląda na to, że i my nie mamy. Jednego randoma. Jutro ruszamy. A wiedzą, co jest celem? Rozejrzyj się. Jak myślisz, ilu z nich brało udział w tego typu akcji? Znowu ciągłe uszkodzenia. Reszta to przemytnicy. Dlatego na razie wiedzą tylko tyle, ile muszą wiedzieć, że chcemy ci pomóc. Sol, nie zaczynaj. To jest dobry plan i ja mówię, jedźmy z tym. No, dobry plan. Dokładnie. Myślisz, że nie wiem? Za to tobie się wydaje, że jeśli jak zwykle mnie opierdolisz, to cokolwiek zmieni. Wi, no w końcu. Wszystko w porządku? W porządku, pogadajmy o planie. Bywało lepiej, co dla mnie macie. Bywało lepiej. Dobra, co dla mnie macie? Pozostały do dogadania szczegóły, ale poza tym wiemy co i jak. Sam zobacz. Rozpatrzyliśmy kilka możliwości, ale tylko jedna daje nam szansę dostania się do Arasaka Tower. Zrobimy podkop. Podkop? Wiesz, ile mamy czasu? I ty chcesz... Ty chcesz robić podkop? Czyli chcecie się podkopać pod Arasaka Tower? Wiem, jak to brzmi. Ale rzeczywiście mamy okazję do wykorzystania. Night Corp buduje w tamtej okolicy tunel nowej nitki maglewa, kapujesz? A, chyba, że już jest tunel. Będzie Militechu, ale damy sobie z nimi radę. Jeśli przedostaniemy się do tunelu, to stamtąd do fundamentu Arasaka Tower jest już tylko z pół mili. W tunelu pracuje Serk Night Corpu. Czekaj, ale pół mili do przejścia czy do przekopania? Nieźle, co? Tyle to nie przekopiecie przez bardzo długi czas. Improwizować. Ochrona, zabezpieczenia budynku, najkrótsza droga do Mikoshi, ogarniemy to na miejscu. No i co o tym myślisz? Rozwalę wszystkich i włazimy. Serc? Co? Serk? To takie zautomatyzowane wiertło do drążenia tuneli. Chyba, że mają wiertło, właśnie. Przebijemy się do Arasaka Tower, a stamtąd... Łopatami to by przez rok nie przeszli. Dobra. O, na razie trzyma się to kupy. Nic lepszego nie wymyślimy. Musimy zgromadzić więcej informacji. Wtedy zastanowimy się, czy dziur w planie nie jest jeszcze Sol, więcej. Ja już ci mogę to powiedzieć. Dziur w planie będzie od cholery. I co z tym zrobimy? Odwołamy akcję? Pozwolimy Adam mu umrzeć? Ma rację. W tym wypadku musimy zaryzykować. Jesteśmy ci to winni. Pogadam z naszymi. Przelecimy dronem nad tym placem budowy. Ja zajrzę do Micza. Chyba wiem, jak wyrównać nasze szanse z Militechem. Wpadnij do nas później. Zostawiam cię z Solem. Tylko no nie zostawajcie niczego beze mnie. Coś czuję, że on będzie chciał coś ustalać. Muszę się skontaktować z Alt. Potrzebuję dostępu do sieci. Muszę skontaktować się z kimś, kto ułatwi nam wejście do Mikoshi. Z kim? Alt SI, poproszę ją o pomoc. Alt. Ona. To sztuczna inteligencja. Zabrakło. No nie do końca sztuczna inteligencja. Dlaczego jakaś SI miałaby nam pomóc we włamie do Mikoshi? Bo ją o to poproszę. Ja pierdolę, Wi. Okej. I tak siedzimy w tym gównie po uszy. Równie dobrze możemy zanurzyć się bardziej. No nie wiem, lepiej z niego wyjść. Idź do Dakoty. Ma sprzęt. Nie będzie zadawać zbędnych pytań. Dobra. A Dakota jest? To jest Aldekaldos, to jest Reaper Doko i nawet nie mają tu imion. Kim jest Dakota? Że jestem zajęty? Nie widzę, stoisz w miejscu i jesteś bardzo zajęty. Mogę zrobić to w ten sposób. Właśnie, mogę sobie mieszać cele. Tego randoma nie znam. Przysyła mnie Sol. Przysyła mnie Sol. Tamaj, chłopaku od bakerów. Czego ci trzeba? Wszystkiego. Potrzebuję silnego sprzęgu na małą wyprawę w sieci. No, to właśnie. Dobra. Będę łączył się z szyfrowanym, ukrytym BBS-em. Wolałbym, żeby nikt mnie na tym nie przyłapał. Sprzęt da radę? On pyta, czy da radę. Wchodzę w dziką przestrzeń, Dakota. Masz tu wszystko, czego potrzebujesz, by przejść na drugą stronę. Nie obawiaj się wścibskich oczu. No dobra. Wanna z lodem. Nienawidzę tego. I w ubraniu. Dobra, może Alt nam powie coś ciekawego. Asystujesz do kocie?
Dzisiaj najwyraźniej asystuję tobie. Gotowy? Dobra. Cokolwiek się będzie działo, nie reaguj. Długo to potrwa. Cokolwiek się będzie działo, nie reaguj. Nawet jeśli miałoby cię wysmażyć? Okej, ruszamy. Dobra. Z prądem, bracie. Trzeba znowu pogadać. Siema, byku. Hej, Alt. Jesteś sam. Gdzie żony? On zniknął tak całkowicie po tych pigułach? Tonego chwilowo nie ma z nami. Chwilowo. Zepchnąłeś go głębiej. Potraktowałeś jak niepotrzebny bagaż, który może jechać na tylnym siedzeniu. Ej, chyba się to nie podoba. Nie było innego wyjścia. Tylko w ten sposób mogłem się z tobą spotkać. Represja. W tym stajesz się naprawdę dobry. Pomagasz mi ze względu na Johnego, wolałabyś rozmawiać z nim. Jestem po to, żeby rozmawiać o Johnem. Nie jestem tu, żeby rozmawiać o Johnem. Potrzebuję twojej pomocy. Zostało mi niewiele czasu. Naprawdę myślisz, że to czas jest twoim problemem? Istniejesz albo nie istniejesz. Dwa stany, które rozdziela śmierć. Ona oszukała. A ja zmartwychwstałem. Punkt widzenia zależy od miejsca siedzenia. Wygląda na to, że ja zmartwychwstałem. Tymczasowo. Tylko co dalej? Myślisz, że oszukałeś śmierć. To śmierć oszukała ciebie. Jesteś czymś pomiędzy. W Mikoshi zaczniesz to rozumieć. Dobra, co mnie czeka w Mikoshi? Co mnie czeka w Mikoshi? Przekroczysz granicę. Prawdopodobnie to będzie jedyny moment w twoim życiu, gdy poczujesz prawdziwy ciężar. Ej, zaraz, i tak. To brzemię, na które nic nie może cię przygotować. Ja po prostu pójdę do Mikoshi i tyle? Nie, czekaj. Ja Johnnego odeszę do Mikoshi, czy jak? Ale przeżyję. A Mikoshi przestanie istnieć. A co z konstruktami, które są tam uwięzione? Uwolnisz je? Zostaną zintegrowane ze mną. A, dobra, jestem gotowy. Jestem gotowy. Już. Przesłałam na drzazgę twojego netrunnera program. Użyjesz go w Mikoshi. W ten sposób utworzysz bezpieczne połączenie. Dobra, szukać konkretnego punktu dostępu. Dużo inteligencji to wymagane, dobrze, że ją mamy. Szukać konkretnego punktu dostępu. Wszystkie będą zabezpieczone indywidualnymi lodami, to mogę ci zagwarantować. Niektórym intruzom wystarczą uchylone drzwi. Użyj drzazgi w Mikoshi. Zabezpieczenia zostaw mnie. Do zobaczenia. Ciekawe by było, jakbyśmy walczyli z Sabura Arasaką. Mamy go. Karol! Drzazga! Uspokój się. Ledwo się podpiąłeś, temperatura skoczyła ci na prawie 105 stopni. Wszędzie zaczął się 105? Zachowywać jak nawiedzony. Co tu się stało? Jak to co? Zniszczyłeś mi połowę sprzętu! Wzrosła ci gwałtownie aktywność neuronów. Jeszcze parę sekund i usmażyłoby ci płat czołowy. Równie dobrze mogłabym ci strzelić w łeb. Na pewno wszystko gra? Tak, wszystko gra. A czemu na... Czemu Alt nie mogła tak po prostu jakby, nie wiem, normalnie z nimi pogadać, tylko musiała wszystko rozpieprzyć? Drzazga. Na jedną z drzazg spłynął program, którego potrzebuję. Bredzisz, jesteśmy otoczeni lodami. Nawet jeśli by je coś przebiło, to moje kontrolery... O kurwa. No. I co? Zabierz to ode mnie. Dzięki, Dakota. Nie dziękuj mi. No, ale rzeczywiście jest dobrym netrunnerem. Rzeczywiście. Dobra, jak tam przygotowania? Będziemy znowu jeździć czołgiem? To raczej jedna wielka pieprzona improwizacja. Zamknij się, Bobby. Hej. Teraz? Okej. Okay. Problemy? Idę do Sola. Nie problemy. Jasne. Już podejdę, nie będę czekał. A nie, trzeba gadać z Mitchem. Teoretycznie. Zamontowaliśmy dopalacz i ciężkie działko rakietowe na dachu. Ale wypruliśmy z niego prawie 60% masy. Da radę. Ty siądziesz za sterami, panam obok na wspomaganiu. No dobra. A nie muszę gadać z Mitchem konkretnie.
Znaczy, że porozmawiam z Solem po prostu. O, będzie przemowa. Sol, chciałeś pogadać? Skakuj. Jedziemy gdzieś? Dobra, słuchaj. Sprawa jest prosta. Zaciągnęliśmy u ciebie dług wdzięczności. Wszyscy, jak tu stoimy. Ale głównie ty, szefie. No ale mimo wszystko jesteś tylko chłopakiem z zewnątrz. Najemnikiem z Night City. Z innego świata. I co, ja nie pomagał? Musimy coś z tym zrobić. No kurwa, Sol, naprawdę. Staniesz się członkiem Aldecaldos. Dla jednego z nas ta rodzina zrobi wszystko. Właśnie widzę. Gotowy? Gotowy. Gotowy. Jesteś jednym z nas. Należysz do Aldecaldos. Ej, dzięki za wszystko. Fajnie, że jesteś z nami. I nic się nie martw. Dowieziemy cię do tego, Mikoshi. Zgadza się? I tam umrzecie. Nowa kurtka? Nie zawiodę was. Łatwiej zdobyć zaufanie Kobry niż Aldecaldos? W rzeczy samej. Dlatego wiem, co oznacza ten gest. Dzięki, nie zawiodę was. Tak naprawdę to tylko formalność, bo członkiem tej rodziny jesteś już od dawna. Zrobiłem parę misji i jestem członkiem rodziny. Wow. Łatwi są. O pana nawet nie wspomina. Wal się. Ale Sol ma rację. To znaczy, wiesz, Vi, nie oszukujmy się. Rozjebałeś moje i tak rozjebane życie na kawałki. Czasami o, się pogarsza znowu. Dobra, Aldecaldos. Dzisiaj świętujemy, a jutro mamy coś bardzo ważnego do zrobienia. Nie mamy czasu na świętowanie. Odpocznijcie. Akcja akcją, ale to twoja noc. Daj się. Bijemy za ciebie! Dobra. Mogłaś mnie uprzedzić. I zepsuć niespodziankę? No. Uszkodzenia. Właśnie. Wszystko w porządku? Nie mamy czasu. To nic. Nie przejmuj się. A kurtka jak? Nie uwiera? Leży jak kula, teraz. Czemu to jest taka kreseczka między dialogami? Teraz czuję się bardziej odpowiedzialny za tych ludzi, tęskniłem za nimi. Leży jak kula. Czuję się tak, jakby miał nosie od dawna. A nie jest tak? Zasłużyłeś na tę kurtkę. I lojalność, Aldecaldos. Dobra, mogę porozmawiać z Mitchem, z panem, dołączyć do niej, gdy będę gotowy, porozmawiać z nomadami. A, porozmawiam z panem Zrzepianem. Dobra, to dołączamy i jedziemy. Naprawdę się boję, że jutro się coś spierdoli, że wszyscy... I jutro nikt nie umrze, nie lubię kłamać. Żałuję, że cię w to wpakowałem. Będziesz tam jutro ze mną. Będziesz tam jutro ze mną. Cokolwiek się wydarzy, poradzimy sobie razem. Nie wiem, jak bym sobie poradziła bez ciebie. Tak samo dobrze. No nie wiem. Wywaliby ją z klanu, no pewnie by gdzieś tam zdechła i tak dalej. Dobra, wystarczy, bo nam tyłki przemarzną. Sol już jest. Całą noc tu siedzieli? To jest... zimna blacha. I oni na tym leżeli i spali. Pokaż, co tam masz. Plan jest prosty. Mamy dwa cele. Dostać się do Arasaka Tower i umożliwić Vi wejście do Mikoshi. To po pierwsze. Po drugie, korzystając z zamieszania, musimy zgarnąć stamtąd jak najwięcej sprzętu. Takie fanty rozwiążą nasze problemy z kasą. A, no tak. Mikoshi możemy się dostać tylko robiąc podkop do podziemi Arasaka Tower. Co oznacza, że musimy wbić się na plac budowy tunelu Maglewa i ukraść system Serknight Corpu. Z pomocą drona namierzyłem kilka newralgicznych punktów. To jest dolina, którą dostaniemy się na miejsce. Wątpię, żeby spodziewali się ataku na plac budowy. Ale i tak musimy być szybcy. No wiem. Trzeba zdjąć ochronę, zanim zawiadomią swoich. Da radę. A jak nie będziemy dość szybcy? Do tego przyda się Bob i jego zagłuszacz. Trzeba będzie go odpalić w okolicy anteny komunikacyjnej. Tutaj trzeba się wspiąć. To ich nie powstrzyma na długo. Miejmy nadzieję, że na tyle, ile potrzeba. Mają jakieś drony, systemy wczesnego ostrzegania, te sprawy? Nie jest to Fort Knox, ale Night Corp korzysta z usług Militechu, więc nigdy nic nie wiadomo. Na pewno patrolują okolice. Zresztą, w razie czego my też mamy drony. Teddy będzie czuwał, żeby nas ostrzec na czas. Plac budowy jest ogrodzony. Wyrzutnia pancerki da sobie radę z tą bramą? Z palcem w dupie. Okej, na razie spoko. Co dalej? Gdy dostaniecie się do środka, namierzycie system SERG. A potem nakłonicie go do współpracy.
Od tego mamy Karol i Micha. Uruchamiacie maszynę, przebijacie się i drogę do podziemia Arasaka Tower staje przed nami otworem. Stamtąd Vi, Panam i ja dostaniemy się na poziom laboratoriów i poszukamy dostępu do Mikoshi. A co z czasem przekopu? Możemy się wtedy spodziewać jakichś niespodzianek? Jeśli wszystko pójdzie tak, jak ustaliliśmy, nikt nie powinien się zorientować, gdzie jesteśmy i co planujemy. Ale nie będzie tak, jak planujemy. Mamy jeszcze trochę czasu. Nie no, jedziemy raczej. Ale tak, to zrobimy następnym razem. Mam nadzieję, że się podobało. Do zobaczenia i siemka.